Pani Mario jest pani zwyciężczynią 5. edycji Olimpiady Wiedzy o Mediach. Gratulujemy! Dziękuję bardzo panu po mojej lewej. Tak jest. Za odwagę. Właśnie mój kolega, który stoi obok, jest bardzo dużym dżentelmenem i mam nadzieję, że jeśli będziemy razem kiedyś na studiach, to nasza znajomość będzie kontynuowana i na pewno będzie to bardzo owocna współpraca. Na kogo pan typuje pytanie? Na siebie. Na siebie! Brawo! Wielkie brawa! Drodzy państwo, tak trzeba żyć! Jak nazywano tajemniczego informatora dziennikarzy opisującego aferę Watergate? Panu bardzo, zajmuje pan drugie miejsce i wielkie brawa, uznanie publiczności. W zasadzie pan Kamil też jest zwycięzcą. Myślałem sobie, że tam dziewczyniak jest jedna, no to niech wygra. Książki, dużo książek, bardzo dużo książek, dużo czytania, dużo pamięciówki, dużo zapisywania, notatniki. Tak, było ciekawe. Nie jest to tradycyjny, zwykły test. Pozwalamy naszym uczestnikom wykazać się nie tylko wiedzą, ale i umiejętnościami. Uczestnik może zrobić film, fotocast, może zrobić prezentację, może przeprowadzić wywiad, może zrobić audycję radiową, telewizyjną. Uczestnicy biorą udział w quizie przed publicznością. Każdego z uczestników zaczyna się ta droga we wrześniu, kiedy pisze esej lub przygotowuje inny materiał medialny, następnie przesyłany do nas, oceniany, a właściwie nawet nie do nas, tylko do jednego z komitetów okręgowych. Olimpiada jest ogólnopolska, w każdym województwie jest organizowana i te prace są oceniane. Potem odbywają się eliminacje wojewódzkie, to jest w grudniu, to jest test. No i 10 najlepszych uczestników z każdego województwa przyjeżdża, tak jak właśnie tu dzisiaj widzimy, do Warszawy, żeby wziąć udział w eliminacjach centralnych. Nie liczy się tak naprawdę cel, tylko droga do celu, bo głównie ten wysiłek, który wkładamy, on kształtuje nasz charakter. Pytania, które właśnie te z dziedziny mediów społecznościowych są, jak się okazuje, bardziej przystępne dla młodzieży, dla młodych uczestników niż dla profesorów, którzy zasiadają w jury i czasami oni nie znają odpowiedzi na pytania, na które cała sala zna odpowiedź. Bardzo serdecznie wam gratuluję w ogóle samego udziału w tej olimpiadzie, dlatego że jak zobaczyłam pytania testowe, to stwierdziłam, że ja bym tutaj nie przeszła tego testu. Więc zalecam każdemu, kto chce sobie spróbować ćwiczenie. Stajemy przed lustrem z czymś, co przypomina mikrofon. No, zobaczcie, jakie to jest trudne. Życzę powodzenia tym wszystkim, którzy opanują tę sztukę. A ja jestem spokojna, jeżeli chodzi o Uniwersytet Warszawski, to patrząc po studentach, to mogę tylko złożyć gratulacje. Jeżeli chodzi o poziom wiedzy i pasji tych właśnie młodych ludzi, którzy do mnie przyszli. To jest też ciekawość świata, to jest też umiejętność zdobywania informacji i wiedzy, gdziekolwiek może. Test bardzo był taki średnio trudny, natomiast quiz był bardzo różny, skala pytań po prostu. Albo był bardzo łatwy, na przykład z sąsiadami czy mat, albo właśnie jakieś inne pytanie po prostu. To wszystko zależało, jak trafiliśmy. Zwykle ta impreza przypada właśnie po tym, jak jest gala Oscarów i różne inne nagrody dziennikarskie, więc takich pytań każdy rozsądny uczestnik powinien się spodziewać. Okolice 20 miejsca? To dobrze, ale wiadomo, że tam trójkę można było jakoś ugryźć. Zobaczymy. Jeszcze jest czas, jeszcze jest wiele olimpiad przede mną. Zobaczymy. Mam taką zasadę 3P, czyli pasja, pracowitość, pokora. I każde z tych P
mnie pomogło dojść do tego momentu, w którym jestem. Thank you.